Cześć, nazywam się Mateusz Libiszowski. Wielu z Was kojarzy mnie pewnie pod nazwą Rolnik Nowoczesny na Instagramie, Facebooku czy też YouTubie. Wraz z AgroTube Polska i całą ekipą pragniemy Was zaprosić na serię filmów, vlogów, wideo z mojego gospodarstwa. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i będziecie chętnie oglądać, śledzić losy, tegoroczne poczynania w polu, na gospodarstwie i w życiu. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba i cóż, zapraszam Was na pierwszy film, vlog. Do dzieła. Cześć wszystkim z rana. Mamy 5:12 i zbieramy się zakończenie rozsiewania azotów na nasze pola kochane. Czeka nas, powiedzmy, dłuższa trasa, więc do zobaczenia za jakieś godzinę, półtorej. No, jeszcze do tego momentu musimy troszeczkę ciągnik zatankować, bo nam nieco paliwa brakuje. No i co? Do zobaczenia na polu. Tak więc dojechaliśmy na miejsce. Mamy trochę po 7:00. Oj, dziury na tych polnych drogach. Ja dziękuję. I tu mamy jęczmień o zimę. No, w nocy było minus 3, więc mamy troszeczkę przyszronione. O, zobaczymy, na razie nieźle to wygląda. Zobaczymy, co będzie dalej. Mamy do zasilenia 10 hektarów jęczmienia ozimego. No i co, no? Stanowisko po życie, po owsie i po łubinie. Możecie się domyślić, które prawdopodobnie wygląda najlepiej. No ale to na pewno jeszcze zobaczymy w trakcie pracy. Czekamy jeszcze na mojego tatę, aż przyjedzie z nawozami. No i co, będziemy zaczynać. Skalibrujemy na szybko rozsiewacz. Będziemy rozsiewać kali w ilości 100 kg na hektar oraz salę Trosan 30 w ilości około 300 kg na hektar. No i co, będziemy obserwować. No na razie stan ozimin, no wygląda to nieźle. Wiadomo, zimno, jakby tak przyszła prawdziwa wiosna i ten azot by doszedł do rośliny, tak przyjęłaby już go, to myślę, że to strzeli i będzie szło, no ale trzeba obserwować, zobaczymy, jak to wyjdzie dalej, no. Także czekamy na nawozy. A few minutes later.
Teraz jesteśmy na działce po Łubinie, pod lasem jak widać. Nadal jęczmią zimy. No wygląda to naprawdę nieźle, no pewnie dzięki temu, że przed plonem był właśnie ten Łubin, wcześniej wspomniany. No gdzieś tam listki poprzygryzane przez sarenki troszeczkę. Ale jak się człowiek pochyli, to już widać, że świeże listki wypuszcza, więc no znak, że wegetacja ruszyła. Sorry za brudną szybę, ale no niestety nie miałem czasu, a teraz płynu nie mam przy sobie, więc co zrobić. Pozdrawiam. No, także azoty zakończone. No i miejmy nadzieję, że będzie to fajnie rosło. Nie wiem, czy mi w miarę dobrze widać. Nie. No jak zerkniemy na zboża, no to troszeczkę widać pleśniową, że weszła gdzieś tam, gdzie jest gęściej i zacienione, ale kondycja roślin jest dosyć dobra. Widać poobgryzane. Ale nie wiem, czy to będzie widać. Czy tu już świeże listki wychodzą. Jęczmień rozkrzewiony. No, myślę, że nie będzie źle. No, także koniec nawozów na ten czas. Ojczulek pojechał pierwszy już do domu z przyczepą. Ja jadę za nim. Zobaczymy, pojadę trochę inną drogą. Tak więc azot wysiany, korn kali, czyli potas też. Siarka też przy okazji jest podana, więc nam to wszystko rośnie i jak to mówimy, bądźmy dobrej myśli, oby było tak dalej. No nic, teraz czeka jeszcze tylko mycie sprzętu później, żeby to wszystko jak najdłużej chodziło i będzie można powiedzieć, że temat zamknięty. Taką furą dzisiaj miałem okazję jeździć, dziadkową. Więcej fanów niż roboty. Grunt to się nauczyć, tej skrzyni. To jest tak. Do przodu. I trójki. I jedziemy. Jest nie tylko nawozy, ale i uprawa ogródka. Taka mała różnica pokoleń. O, proszę. Przepaść wieku. Ogromna przepaść wieku i technologii. Takie ładne widoki. No i pogoda jakiego psikusa zaczyna robić. Zaczyna troszeczkę popadywać, jakiś śnieg z deszczem. Trochę deszczu. No, takie klimaty po drodze. KFC. A2 na Warszawę.
taka sobie droga. Jedziemy. The next day. Dobra, tak więc nawozy wysiane, więc teraz czas umyć sprzęt, więc się bierzemy do roboty. Myjka, szybka akcja, odpinamy i bierzemy się za inne prace. Cóż, mam nadzieję, że spodobał wam się mój pierwszy film i mam nadzieję, że nie ostatni i że czekacie na więcej. Korzystając z okazji, pragnę was zaprosić i zachęcić do obserwowania i subskrybowania naszych kanałów na YouTubie oraz obserwowania nas na mediach społecznościowych, abyście byli oczywiście na bieżąco. Znajdziecie nas tam oczywiście pod nazwami AgroTube Polska oraz Rolnik Nowoczesny. Tak więc co? Zapraszam was na następny film i mam nadzieję, że będziecie go wyczekiwać. Nie zapominajcie zostawić komentarz pod spodem. I cóż, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!